Ty również bardzo często wyrażasz swoje zdanie, na przykład na swoim profilu na Facebooku i ostatnio bardzo mocno zaangażowałeś się w sprawę kobiet. Wiesz, ja w sprawie kobiet jestem ponad półtora roku zaangażowany, to nawet bardziej, bo też mi się zdarzyło, że miałem oficjalne wystąpienia w trakcie marszy czy czarnych. Ja powiem tak, teoretycznie ludzie mówią, co mnie to interesuje, a ja odpowiem tak. Dlaczego mam mnie to nie interesować, skoro jestem człowiekiem i w Polsce, w chwili obecnej, na moich oczach jest próba zaatakowania na wolność jednostki. I ta wolność jednostki, nieważne jaką ma płeć, nieważne jaki ma wiek, jeżeli chcemy odebrać prawo samodecydowania obywatelowi państwa europejskiego, jest to zamach na wolność. I dla mnie to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje. Ja przez 4 lata miałem, już do śmierci będę powtarzać, pracowałem jako ambasador, honorowy ambasador Komisji Europejskiej od spraw wykluczeń. To dotyczy problemu wykluczania ludzi na całym świecie. Na całym świecie miliardy ludzi nie mają prawa. Są traktowani jak duchy, jak ludzie, którzy tylko są wyrobnikami, żeby płacić podatki. Niestety nie mają żadnego znaczenia. I wtedy w tamtych krajach mówimy o pewnego rodzaju humanitarnej katastrofie. Natomiast dzisiaj w państwie europejskim próbujemy zdehumanizować w pewnych kwestiach swobody obywatelskiej kobiety, które nie mogą podejmować decyzji poprzez referendum albo wypowiedzenie swojej opinii. Jest to im narzucone. I to jest zagrożenie demokracji, bardzo duże. Jeżeli dzisiaj jednej grupy je odbierają, jutro odbiorą kolejnej i tak dalej, i tak dalej. To prowadzi do systemów totalitarnych, do pełnej władzy i pełnej manipulacji. Jeżeli tak się wydarzy w naszym kraju, to będziemy mieli powtórkę z historii. A z historii my jedyne, co powinniśmy brać, to pamięć, żeby tego nie powtarzać. Michał, ale ty dokonałeś takiego dosyć odważnego porównania kobiecej macicy do klaczy rozpłodowej. Nie sądzisz, że to jest zbyt ostre? To jest felieton, który trzeba cały przeczytać. Felieton, który pisze dla Noise Magazine. To jest jeden z felietonów. Jeżeli rozmawiamy o kobiecie jako istocie rozpłodowej, która ma zapewnić odwrócenie sytuacji niżu demograficznego i ma w przyszłości zapewnić, że będzie państwo miało z czego płacić emerytury, to mówimy o rozpłodzie hodowlanym. Czyli porównam to do suki z zwierzęcia typu pies hodowlanego, czy klaczy rozpłodowej, sportowej, czy mlekodajnej krowy w przemyśle, to jest bez różnicy. Jeżeli traktujemy kogoś jako rozrodczy materiał, jednostkę, stworzenie, to tak się to nazywa.